Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: ten prawdziwie jest prorokiem. Inni mówili: to jest Mesjasz. Jeszcze inni mówili: czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem? I powstało w tłumie rozdwojenie z jego powodu. Niektórzy chcieli go nawet pojmać, lecz nikt nie odważył się podnieść na niego ręki. Wrócili więc strażnicy do kapłanów i faryzeuszów, a ci rzekli do nich: czemuście go nie pojmali? Strażnicy odpowiedzieli: nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak ten człowiek przemawia. Odpowiedzieli im faryzeusze: czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszów uwierzył w niego? A ten tłum, który nie zna prawa, jest przeklęty. Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do niego: czy prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw przesłucha i zbada, co czyni? Odpowiedzieli mu: czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj, zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei. I rozeszli się, każdy do swego domu. Czy Chrystus wprowadza rozdwojenie? Przychodząc w swoim słowie, pokazuje rozdwojenie w człowieku. Pokazuje podział, który w nas jest, niezdecydowanie, rozdarcie wewnętrzne. Do czego prowadzi rozdwojenie w człowieku? Do chęci użycia siły, do presji wobec drugiego, do przemocy. Chcieli go nawet pojmać. A równocześnie widzimy, że człowiek rozdwojony, rozdarty w sobie, nie do końca mający jasność pewnych spraw, które dzieją się w nim, jest osobą słabą, a nawet tchórzliwą. Zabiera głos, jest zdecydowany, wie, czego chce. Lecz gdy trzeba przełożyć deklarację na wykonanie, nikt nie odważył się podnieść na niego ręki. Osoby wewnętrznie rozdwojone, podzielone, tworzą koalicję z podobnymi sobie. Równocześnie będąc w takim stanie ducha, można odczuwać czyjąś niezwykłość, niepowtarzalność. Możemy doświadczać chwil, w których jesteśmy pod wrażeniem słów Jezusa, będąc wewnętrznie rozdartymi, podzielonymi. Kim byli ci, którzy odkryli niezwykłe piękno w tym, co mówił Jezus? Byli strażnikami. Nie byli to przywódcy duchowi narodu, ludzie wykształceni w Pismach Świętych. Posiadali umiejętność spontanicznego reagowania na wielkość drugiego człowieka w tym, co mówił. Umieć zobaczyć wielkość drugiego, choćby przeciw niemu było wielu. Zobaczyć i uznać wielkość drugiego człowieka, choćby podziw dla niego był niekorzystny w oczach innych. W słowach, które mówimy, jest zapisana nasza wielkość lub małość. Jest nasz strach lub odwaga, pogłębiające się rozdwojenie wewnętrzne lub zwiastun zapowiadający powrót równowagi i łagodności. Może warto odpowiedzieć na pytanie: czy i wy daliście się zwieść? W życiu człowieka nie jest najważniejsze to, kto pyta, lecz o co pyta. Podobnie nie jest tak ważne, kto mówi, lecz co mówi. Czy komuś dałem się zwieść? Gdy na to pozwolimy, możemy popaść w rozdwojenie. Faryzeusze, którzy wypowiadali szybkie sądy, wyrażali swoje oceny, w które nie wolno było wątpić. Czyż nie są żałośni?
zwiedzeni przez swój lęk, przez strach o własne znaczenie w oczach innych. Pojawił się ktoś, kto przemawia tak, jak nikt inny dotąd nie przemawiał. Jest w tym bardzo dobry, odnosi sukces, inni idą za nim, są zachwyceni. Dla faryzeuszów ta sytuacja jest bardzo niebezpieczna. Trzeba atakować, uznali. Czyż pycha nie jest podstawą, źródłem powstającego w człowieku rozdwojenia? Czy troska o pokorę nie powinna być podstawowym postanowieniem dla mnie tego czasu Wielkiego Postu, aby doszło do jedności z Bogiem i ludźmi?